Hej, trzymamy dobrą pasę do Rikroxa, więc spróbujemy następną grę Best of One. Jeśli wygram, uda się wrócić na Diamond Tier 1. Więc spróbujemy. Cóż tu się dzieje? Przeciwnik, jeśli zastanawia się nad Mulliganem, to Totsis może być rozgocący, mam nadzieję. Tak jest, jedyny stwór wypada. Dalej niszczymy rękę, chociaż tu przeciwnik ma chyba za dużo landów, więc to aż tak go nie zaboli. Straci landa i 3 życia pewnie. Nie, jednak aura. Widocznie potrzebuje tych landów. No dobra, Chain Whirler może zrobić coś ciekawszego potem, a zagramy Trytona. Znaczy, wprawdzie są dwa, więc mógłbym jednego teraz wrzucić, ale tak naprawdę też myślę, że będzie mogło wyjść Kroxa, jeśli zagram Trytona. Wprawdzie Paul Strider zostanie wygrailowany, ale to może być i tak opłacalne, to jest jedyna karta, której będziemy tu żałować, tak, jeśli chodzi o wzajem. Bał się przeciwnik jakoś tego Lotusa wystawić. Że on coś ma, typu Settle Wreckage. No, chyba nie. Bardzo bym się zdziwił, no. W razie atakuje. No, nie wiem, czemu. No nie rozumiem do końca, no bo jednak danie First Strike'a Lifelinkowi i dołożenie tokena to niezła opcja. No, jeśli się boi removalu, może czeka, aż będzie mógł i Lurusa, i Aurę, i Karanakras Blessing, tak? Że... No nie, to jest wystarczające już wtedy na atakującą Kroxę. Znaczy no tak, sam cały pakiet może być wystarczający, bo to będzie 6 power z first strike'em, tak, ale... To wciąż jest dosyć ryzykowne zagranie, jeżeli przeciwnik nie wie, czy ja nie mam... Może chcę po prostu... Nie, to ja nie wiem. Naprawdę.
Okej, okay, Kroksa może tam sobie zginąć, jak First Strike'a nie dał, czy nieźle dobije tego Lurusa. Chociaż nie, bo to Exproof Indestructible ma trochę gorzej, no. Może się tu trochę rozpędzić przeciwnik, a niestety nie dobrałem na to jakiejś dobrej odpowiedzi póki co. Mogę też wyszachować tylko Remetra's Blessing atakując Trytonami. Tylko że to da sporo życia przeciwnikowi. Ja no rzeczywiście to troszkę jest zagwozdka. No robi się troszkę mniej ciekawie, no bo ten Spirit Dancer jak wróci, przeciwnik się znowu rozpędzi nieźle. No to chyba tutaj by się no bardzo by się ta reanimacja przydała.
No jeśli da latanie, to, to by było na tyle. No, wydaje się, że ups, czy podpuszczasz mnie, kolego? No chyba na instancie żadnych stworów czy dziwnych innych sztuczek nie. Nie dołoży mi się wydaje. No co tam? No priest jest bardzo dobry na tę talię, jak widać. Generalnie Best of One nie mam jakiegoś najlepszego matchupu z tym deckiem, ale... No jednak ostatnio się przestawiłem i gram w Afrocyzji zamiast dwóch upgrade'ów i to spokołam, więc na tym talii to trochę lepiej, więc to potrafiłem mocno pokazać.
nie wiem, czy... w ogóle totalnie ma jakąś opcję na pozbycie się tego Priesta, bo on trochę robi swoje i nie, chyba nie gra removalami, więc w tym momencie jestem dosyć dobrze obstawiony, no. Jeśli on dobierze Court Spirit Dancera kolejnego, drugiego na razie, więc jeszcze... To wtedy właśnie to Sentinel Sai pozwala nawet na top decku, jak jedzie, czy tam ma tylko to Karametra's Blessing, no to wciąż to Sentinel Sai pozwala dobrać kartę ze Spirit Dancera, może się tam rozpędzić, a jak dołoży innego krytka, no to Priest już tak łatwo sobie nie poradzi, chociaż z moim Devilem może, zależy jak duży ten drugi krit jest. No na razie tutaj straci to Karametra's Blessing. Spróbujemy zaatakować Kroxą i chyba ją poświęcimy, bo razem ze Suplayerem znowu trochę kart na grindzie się nowych pojawi, więc wystawimy z powrotem ten Kroxę. Może no będzie mana na Devila też, a zobaczymy co jeszcze się dobierze. Okej, plus 2 spowoduje, że jeśli zablokuje Kroxę, to straci teraz 3 życia, a nie 4 na Bane Indestructible, więc jest to tańsza opcja dla niego. No drugi Priest jakby doszedł, to już myślę, że by było bardzo fajnie. Bo stać mi na wszystko, tak. No może mogłem tego Devila też wystawić, zanim poświęcałem Priesta, no ale też nie wiedziałem co dobiorę, no tak zadałbym 3 obrażenia więcej, ale niekoniecznie bym wystawił coś tam innego, co bym dobrał, na przykład Wall Stradera, no nie, może mogłem pomyśleć co takiego mógłbym dobrać, żebym i tak nie wystawiał tego Devila, jeśli to by było... Jeśli odpowiedzią by było nic, no to lepiej wystawiać przed tym sacrifice'em, no ale starczyło w każdym razie, bardzo fajnie to zadziałało i mecz myślę, że ciekawy z dramaturgią, bo na początku ja go odciąłem Thought Seize'em, ale potem już myślałem, że będzie bardzo ciężko i Priest mnie podniósł, tak, z tego. No i fajnie udało się wrócić na Diamond Tier 1. Dzięki za uwagę.